Zbrojenie przynęt gumowych, zawsze ten temat wraca, zawsze to jest temat na czasie. Słuchajcie, w ofercie Rage'a znajdziecie gotowe już do zbrojki. Jeżeli sami nie chcecie robić do zbrojki, jeżeli szukacie bardzo dobrych i praktycznych rozwiązań, do zbrojki Tipro Harness z oferty Fox Rage, naprawdę moim zdaniem świetnie Wam się sprawdzą nad wodą. Obecnie w ofercie znajdziecie 4 rozmiary tych do zbrojek, od tych najmniejszych z pojedynczym hakiem i z ciężarkiem 4 gramy, do tych największych, które stosujecie do tych największych przynęt gumowych, nawet do 30 cm, z ciężarkiem 10 gram. Jeżeli chodzi o zbrojenie z tymi dozbrojkami przynęty właśnie gumowe, możecie robić to jakby na dwojaki sposób. Po pierwsze, od razu w zestawie macie gotowy wkręt, czyli nic prostszego, jak tylko wkręcacie wkręt w gumę, mocujecie oczywiście pinem, który również jest w zestawie przy ciężarku, jak zarówno przy kotwicach do gumy. No i nic prostszego, jak tylko po prostu wysłać przynętę do wody, aby nam w cudzysłowie złowiła zaraz rybę. Ale również oczywiście jest drugi sposób, bo możecie ten wkręt odłączyć od kółeczka łącznikowego, wyciągnąć dowolny wkręt, ale już z ciężarkiem, w zależności od tego oczywiście, w której partii wody, na jakiej głębokości chcecie łowić, i wtedy wkręt do kółeczka łącznikowego, wkręcamy z tym ciężarkiem przynętę i oczywiście, tak jak było poprzednio, pinami odpowiednio wciskamy przynętę, zarówno tutaj ten ciężarek, który stabilizuje nam przynętę, jak i kotwicę. Pokażę Wam może na przykładzie, jak to wygląda. Tutaj właśnie już jest taka dozbrojka bez wkręta, tego takiego, którego kupujecie seryjnie razem z dozbrojką, a z wkrętem z główką ołowianą. Także dozbrojki Fox Rage'a Tipro Harness, 4 rozmiary, od tych najmniejszych przynęt gumowych. Tutaj mamy właśnie, może na opakowaniu Wam powiem tylko, że jest również podana długość sugerowanej przynęty, do której dana dozbrojka powinna mieć zastosowanie. 4 rozmiary z druta tytanowego, także są ekstremalnie mocno wytrzymałe te dozbrojki. Bardzo praktyczne rozwiązanie, szybko możecie je zastosować nad wodą. Nie potrzebujecie mieć do tego dodatkowych narzędzi, aby właśnie zrobić sobie dozbrojkę sami. Ja ich używam przez cały sezon, nigdy mnie nie zawiodły jeszcze, także myślę, że to jest również dla Was świetna podpowiedź, jak zbroić przynęty gumowe.